Wawel jest miejscem szczególnym, ale to jest oczywistość. Jednak jest to miejsce zasługujące na prezentację najważniejszych iście królewskich obiektów. Misją muzeum jest poszerzanie swojej kolekcji i jej udostępnianie w celu jak największej atrakcyjności, ale jednocześnie w celu takim, aby ta kolekcja była po prostu komplementarna. Dzieła, które wzbogacają naszą kolekcję, przede wszystkim są komplementarne w stosunku do tych zbiorów, które posiadamy, a po drugie mają rangę wyjątkowości. I dlatego zdecydowaliśmy się zakupić dzieło Tycjana, ponieważ w ten sposób nasza kolekcja malarstwa renesansowego jest całkowicie inaczej pozycjonowana. Obraz przypisywany Tycjanowi, wykonany prawdopodobnie przez samego mistrza z udziałem warsztatu, jest najcenniejszym obrazem wśród dzieł malarstwa weneckiego w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. Mamy oczywiście kilkanaście obrazów XVI-wiecznych i XVII-wiecznych weneckich, ale to dzieło jest zdecydowanie najpiękniejsze i chyba najbardziej wartościowe ze względu na oczywiście wielkie nazwisko, nazwisko Tycjana. Jest to dzieło znane w literaturze. Obraz budził zainteresowanie znawców malarstwa weneckiego i jest też publikowany w katalogach wystaw. Na przełomie 2015 i 2016 roku był pokazywany na wystawie na Zamku Praskim, rok później w Kunsthalle w Hamburgu. I te wystawy oczywiście były takim asumptem do wzmożonego zainteresowania tą kompozycją. A dlatego, że jest to obraz, którego pierwowzorem jest bardzo słynna kompozycja Tycjana, Alegoria miłości małżeńskiej w zbiorach paryskiego Luwru. To jest jedna z najwcześniejszych, można powiedzieć replik, ale nie do końca replik, ponieważ obraz powtarza w zasadzie ogólny układ kompozycyjny tego pierwowzoru paryskiego, natomiast niesie zupełnie inne, prawdopodobnie zupełnie inne treści. Te same postacie, kobieta w tej cynobrowej sukni, urodziwa młoda kobieta i mężczyzna brodaty są interpretowani jako para Wenus i Mars. Tutaj kobieta grająca na lutni interpretowana jako personifikacja harmonii i u dołu malutka figurka amorka uskrzydlonego, który sięga jak gdyby po strzałę i łuk trzymane w prawej ręce Wenus. Dużą zmianą w stosunku do pierwowzoru paryskiego, o którym mówiłam, jest fakt, że mężczyzna trzyma w ręce lustro. No, na obrazie paryskim w rękach kobiety jest szklana kula. Symbolika tych rekwizytów, tych akcesoriów, atrybutów jest bardzo podobna. Lustro jest atrybutem bogini Wenus oczywiście, natomiast jest także takim akcesorium, atrybutem roztropności, atrybutem prawdy, ale też niesie treści wanitatywne. Wierzono bowiem dawniej, że w lustrze można zobaczyć teraźniejszość. Oczywiście teraźniejszość, można zobaczyć także przeszłość i można z niego, z odbicia w lustrze, wywróżyć przyszłość. Wydaje się, że na naszym obrazie ten sens wanitatywny jest dość głęboki, bo być może sugeruje przemijanie urody, przemijanie piękna, symbolizowanego w tej postaci, urodziwej postaci Wenus, przemijanie także szczęścia i bogactwa. Proszę zwrócić uwagę, że ona jest dość bogato ubrana. Tutaj są na rękawie klejnoty, ten drobny klejnot przy gorsie, przy dekolcie w formie goździka jest interpretowany czasem jako taki symbol wierności, być może wierności małżeńskiej. I niewykluczone, że jest to też taka alegoria miłości, ale miłości małżeńskiej, tej miłości szlachetnej. Jakkolwiek można tutaj powiedzieć, że figura kobiety to jest taka jedna z owych belle donne malarzy weneckich, tych eleganckich, subtelnych weneckich kurtyzan. To były kobiety bardzo eleganckie, ale malowane przez malarzy weneckich, ale to nie były portrety. To były po prostu takie alegorie piękności w większości przypadków, więc być może jest to tutaj też taka alegoria właśnie tej próżności, alegoria vanitas, mówiąca o przemijaniu szczęścia, przemijaniu także wszystkiego, co ziemskie, przemijaniu ludzkiego życia. Ta postać, o której tu wspomniałam, grająca na lutni, interpretowana jako harmonia, oczywiście harmonia małżeńska, harmonia między Marsem i Wenus, między małżonkami, ale też ten wzrok skierowany do góry, ku niebu,
otwarte usta, sugerujące, że ona nie tylko gra, ale też śpiewa, jest interpretowana czasem jako taka personifikacja nadziei. Więc cały ten splot symbolicznych znaczeń każe interpretować obraz właśnie w kategoriach alegorycznych jako alegoria miłości. Tak, no, Tycjan jest tym bohaterem tytułowym tego pokazu, ale oprócz tego pokazujemy dzieła, które nie mniej istotne są dla Zamku Królewskiego na Wawelu. Pokazujemy już od pewnego czasu zresztą obraz Jana van Hooyen, który jest tak naprawdę obrazem zastępującym naszą stratę wojenną, ale kupiliśmy również obraz Parisa Bordone. Dzieło artysty, który już znajduje się również w naszej kolekcji. Tu bardzo istotne, mamy do czynienia z dziełem, które jest publikowane, a więc znajduje się w obiegu naukowym. Co więcej, jako bardzo ważne dzieło tego artysty, o ciekawej tematyce, tematyce mitologicznej, a więc bardzo mocno pasującej do wnętrz zamkowych. To jest malarz, który kształcił się prawdopodobnie w warsztacie Tycjana. I jakkolwiek podobno dość szybko ten warsztat opuścił, bo, jak pisze Vasari, Tycjan był zazdrosny o jego talent. Vasari czasem podawał prawdziwe informacje, czasem troszkę podkoloryzowane. Niemniej jednak reminiscencje Tycjana w obrazie przedstawiającym Dianę i Kalisto, to jest scena z Metamorfos Owidiusza, są bardzo wyraźne. Tutaj ta ostatnia scena, gdzie Kalisto zostaje zdemaskowana, okazuje się, że jest w ciąży, została uwiedziona przez Jupitera pod postacią Diany. Tutaj nimfy odkrywają, że jest brzemienna, a Diana, do której orszaku nimfa należała, Diana, która wymagała od nimf bezwzględnej czystości, w ostatniej sekwencji wypędza ją po prostu, wyrzuca ją z tego orszaku nimf. I ta figura nimfy, usiłującej wyrwać się towarzyszkom, jest inspirowana taką postacią z obrazu Tycjana, ale nie postacią kobiecą, tylko postacią mnicha dominikańskiego z obrazu przedstawiającego świętego Piotra Męczennika, obrazu, który nie istnieje, który spłonął w XIX wieku, ale znany jest z grafiki i znany jest z kopii Karla Lotta, a był przeznaczony do kościoła San Giovanni Paolo w Wenecji. Też taki tycjanowski rodowód ma figura Kalisto w tej drugiej sekwencji opowieści, gdzie Diana nakazuje Kalisto dołączyć do kąpiących się nimf przedstawionych w środkowej partii obrazu. Bardzo cieszy nas, że mogliśmy nabyć obraz Parisa Bordone, ponieważ Giorgio Vasari wspomina, że Paris Bordone wysłał na dwór polskiego króla obraz przedstawiający Jowisza i nimfę. Z kolei powtórzył te informacje Carlo Ridolfi i w jego relacji już jest to obraz przedstawiający Jowisza i Kalisto. Więc jakaś kompozycja alegoryczna inspirowana metamorfozami Owidiusza musiała w kolekcji prawdopodobnie Zygmunta Augusta się znajdować. Paris Bordone jest reprezentowany w naszych zbiorach przez słynny już portret Jacopa Caraglia czy Gianna Giacoma Caraglia, bo różnie to imię jest pisane. Obraz Parisa Bordone przedstawiający Caraglia, złotnika Zygmunta Augusta, a więc te kontakty malarza z dworem polskim były dość ścisłe. Świadczy o tym też, że królowa Bona, udając się po śmierci Zygmunta Starego do Włoch, odwiedziła włoską pracownię Parisa Bordone. Musimy mieć świadomość, że kupujemy rzadko. Nie mamy tak wielkich możliwości, żeby stale, permanentnie kupować wszystko, co jest potencjalnie interesujące dla zbiorów wawelskich, ale my musimy myśleć o naszej kolekcji w kategoriach wyjątkowych, bo takim wyjątkowym miejscem jest Zamek Królewski. Nowe arcydzieła to równocześnie kolejne powody, aby przyjść na Wawel, zobaczyć co nowego, a więc jest to również świadectwo tego, że zamek żyje.